Witam, z tej strony Venom w kolejnym odcinku serii Poradnik SnowRunner, w której jak zwykle omawiam tutaj wszystkie po kolei ciężarówki. Każdy odcinek jest o innej ciężarówce bądź samochodzie, aucie dostępnym w tej grze. Omawiam tu jak zawsze plusy, minusy, wady, zalety dostępnego sprzętu w tej produkcji. No i teraz w tym odcinku na strzał poszedł Azov 5319. Co mogę powiedzieć o tej ciężarówce? Moim zdaniem jest jedną z lepszych ciężarówek w tej grze. Dostępną do zakupu na obszarze rosyjskim oczywiście, no ale jak się kupi na obszarze rosyjskim, to wiadomo, że można jej używać tak samo i w Stanach Zjednoczonych, to w Michigan czy tam innych lokacjach. No i tak, oczywiście ciężarówka posiada co najważniejsze, AWD i blokadę dyferencjału, które są zapięte na stałe. Nie można ich wyłączyć, no może to jest trochę minus, ale niekoniecznie, bo w niektórych ciężarówkach na przykład blokadę dyferencjału można tylko zapiąć ręcznie, ale na niskich biegach. Tutaj jest zapięta na stałe, także nie możemy nawet na wyższych biegach jej używać. Nie ma najmniejszego problemu. To jest właśnie jeden z większych plusów tej ciężarówki. No, największym minusem chyba tego sprzętu jest to, że zbiornik jest 200-litrowy. Czasami na większe przejażdżki może nie starczyć paliwa. Albo jak są obszary, gdzie brakuje stacji paliw, albo nie zabierzemy ze sobą przyczepy z cysterną czy cysterny na drugim aucie. No ale sam w sobie to jako sprzęt jest naprawdę bardzo dobrą ciężarówką. Bardzo dobrze sobie radzi w trudnych terenach. Może nie najlepiej ze wszystkich dostępnych aut, ale potrafi wyjechać z błota. Ma dostępne opony zimowe z łańcuchami, jak i błotne, co jest najważniejsze. Zrobić mały taścik w większym błocie, jeszcze zalanym wodą. Widać na... Jak nie będzie sobie radziła, to możemy zmienić bieg na low. W niektórych poradnikach zauważyłem w internecie, dużo osób po prostu nie bierze tego nawet pod uwagę i tłumaczy się tym, że ciężarówki, które, tak powiem, nie radzą sobie w błocie, pokazują je na biegach automatycznych. A niestety, z tego co widziałem, to mało osób, youtuberów, którzy polecają poradniki, polecają jakieś ciężarówki. Nie używa w ogóle skrzyń zaawansowanych do terenu, na przykład nie używa, nie operuje biegami low plus, low minus, low neutral. A to są przede wszystkim główne biegi, z którymi można wyjechać z terenu, gdzie ciężarówka nie potrafi sobie poradzić na automacie. Na automacie zakopie się, koła boksują, jeszcze bardziej się samochód pogłębia w dole i nie jesteśmy w stanie z tego dołu wyjechać. Dlatego najlepszym sposobem szybko jest operować biegami low minus i mieć odblokowaną skrzynię zaawansowaną. Dlatego nie wiem, czemu w większości poradników, z tego co widzę, właśnie osoby nawet nie mają tych skrzyń terenowych i jeżdżą na automatach i przez to opowiadają w tych poradnikach czy odcinkach ciężarówki, które nie potrafią sobie rzekomo poradzić w trudnym terenie, a tak naprawdę radzą sobie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ciężarówkę, to moc tej ciężarówki to jest bardzo dobra, radzi sobie świetnie, przyspieszenie ma też dobre. Pomimo tego, że chyba tam jest A+, A+ jest na tym najwyższym silniku. Trwałość jest najważniejsze też, a zużycie paliwa jest, pod górę jak się jedzie, to jest dosyć sporo, ale to w każdym ciężarówce tak jest. Wydaje mi się, że w tej nie ma tragedii, zwłaszcza na terenie, takim w miarę przejezdnym. Co najważniejsze, nie jest podatna na uszkodzenia w takich nierównych terenach, na przykład najeżdżając na jakieś kamienie czy gniaki.
skrętność jest też bardzo dobra, fajnie się prowadzi to autko. No i co tu dalej omawiać? Możemy teraz dodatki raczej w warsztacie, w garażu, przepraszam. Bo chyba tak to już wszystko tutaj jest wyodrębnione. Tak jak wspominałem, najmocniejszy silnik, jak jest odblokowany, daje nam A+, bo podstawowy to jest moc jest A-. Tu jest troszeczkę lepszy, ale ten jest najlepszy. A+, tu jest A równa. Skrzynia biegów, tak jak wspominałem, tylko i wyłącznie terenowa do trudnych terenów, 3-stopniowa, gdzie nam daje możliwość zmieniania biegów na A+ i A-. Zawieszenie podwyższonego niestety nie ma, aczkolwiek nie jest jakiś większy problem. Opony, tak jak wspominałem wcześniej, dostępne są błotne. Zimowe są tylko z łańcuchami, jedna wersja, ale to nie jest żaden problem też. Wyciągarki, czyli fabryczna, standardowa, długość średnia, dłuższa lina średnia, zaawansowana, czyli ta, można powiedzieć, najlepsza jaka jest dostępna i ewentualnie mocna, średnia. Koło zapasowe, czyli snoker, to jest standardzik, chyba w każdej praktycznie ciężarówce i to co jest praktycznie najważniejsze, ramy i dodatki. Tutaj jest nawet bogato, dlatego ciężarówka jest spoko. A więc tak, posiada ciężki żuraw, oczywiście do załadunku leżących ładunków do transportu. Przód transportera KUT, czyli po dokupieniu przyczepy, nie w garażu, tylko przyczepy w sklepie z przyczepami, można przewozić długie kłody. Żuraw do załadunku kłod, jeśli kłody się, że tak powiem, po wypadku, po wywróceniu wypadną z transportera, można je załadować. Płaska platforma do transportu jakichś załadunków. Dodatek van oczywiście do naprawy. Średnia rama do transporteru kłód, do przewożenia średnich kłód, po dokupieniu przyczepy możliwość włożenia dwóch ilości średnich kłód. Krótka rama do transportu kłód krótkich, to jest rzadko używane raczej, przynajmniej w początkowym etapie gry. Dodatek serwisowy, fajna sprawa, oczywiście też posiada możliwość z zbiornikiem paliwa dosyć dużym i też dodatkowym częścią naprawy na 300 punktów. Z 5 kołami zapasowymi, moduł wibratora sejsmicznego, to jest też używane w kilku misjach w podstawowej części gry, jak i w dalszych. Burta z platformą oczywiście do włożenia w największej ilości towarów różnego rodzaju w tej grze, w różnych misjach. Zbiornik paliwa oczywiście, platforma załadunkowa z rampą. I żura załadunkowy do ładowania jakichś mniejszych gabarytowo przesyłeczek. No i standardowo śródło wysokie i śródło niskie posiada obydwie wersje. To tak się sprawa ma z Azowem 5319. To podsumowując, tak jak mówiłem, polecam tą ciężarówkę. Jest nawet w porządku. Nie mówię, że jest najlepsza, ale jest dosyć dobrą ciężarówką. Można sobie śmiało z nią poradzić. Oczywiście są takie momenty błota czy śnieg, z którego żadna oczywiście ciężarówka, to już powtarzałem nieraz, nie wyjedzie i nie da sobie rady bez wspomagania wyciągarką. I największy minus, jaki też wspominałem podsumowując, to jest pojemność zbiornika paliwa, bo jest to tylko 200, gdzie większość ciężarówek tego typu ma około 350, co już nam daje optymalne zasięgi. Ale nie jest to aż tak bardzo uciążliwe, jeśli mamy możliwości duże do tankowania. Także to było wszystko, jeśli chodzi o tym Azowiku. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do następnego odcinka. Cześć!